ulica Ignacego Daszyńskiego numer 12 w Legnicy. Takich kamienic jak ta jest w tej dzielnicy wiele. Mieszkają w niej przeważnie ludzie starsi, często ubodzy, bezrobotni, którzy z trudem wiążą koniec z końcem. Pani Regina S., mieszkanka tej kamienicy, była pierwszą osobą, która odkryła skutki tragedii, jaka wydarzyła się tutaj w czerwcu 2002 roku. W piątek 28 czerwca 2002 roku pani Regina S., wracając z porannej mszy w kościele, zauważyła uchylone drzwi do mieszkania swojego sąsiada, Zygmunta Więckiewicza. Panie Zygmuncie! Panie Zygmuncie! Wezwani na miejsce przestępstwa policjanci stwierdzili ponad wszelką wątpliwość, że pan Zygmunt Więckiewicz padł ofiarą zabójstwa. Na początku śledztwa więc próbowano ustalić jego motywy. Zamordowany był osobą ubogą, nawet bardzo ubogą. Żył z prac dorywczych, od czasu do czasu pożyczał drobne sumy pieniędzy od znajomych. Czterdziestoośmioletni mieszkaniec Legnicy, Zygmunt Więckiewicz, ukończył Akademię Rolniczą we Wrocławiu z tytułem inżyniera. Był rozwodnikiem, miał córkę. Jakiś czas po rozwodzie stracił pracę. Zarejestrował się w rejonowym urzędzie pracy. Systematycznie przeglądał oferty, starał się znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie. Bezskutecznie. Dzień dobry. Ja w Sprawie pracę. Tak. Ile mam lat? 48. No mnie też jest przykro, dziękuję. Legnicka policja poszukuje mężczyzny z portretu pamięciowego. Wiek z wyglądu około 45-50 lat. Wzrost około 190-195 cm. Sylwetka szczupła, postawa normalna, twarz trójkątna, cera jasna. Włosy ciemne, zaczesane na boki, proste. Poszukiwany jest również drugi mężczyzna. Wiek z wyglądu około 40 lat, wzrost 180 cm. Sylwetka szczupła, postawa normalna, twarz trójkątna. Cera śniada zniszczona, włosy ciemne w nieładzie, długości średniej, brwi ciemne, oczy średnie, nos długi, prosty. Co jest? Nie ma, nie widać. Jeszcze go dorwiemy, nie penie, odda wszystko, zobaczysz, chodź, idziemy. Wiem. Obaj ci mężczyźni widziani byli w pobliżu domu Zygmunta przy ulicy Daszyńskiego w okolicach 20 czerwca 2002 roku. No, cześć Zygmunt. A, cześć. Jest coś ciekawego? Co, to wszystko się powtarza. Najwięcej to jakieś roznoszenie ulotek. Beznadziejnie. Ja też mam dość, wiesz, codziennie przychodzę, kurde, i codziennie to samo, a jak nie, to po prostu nic dla mnie. Ja już nie wiem w ogóle... Bywało, że w urzędzie pracy pan Zygmunt nawiązywał nowe, luźne znajomości z innymi bezrobotnymi. Niekiedy zapraszał ich do swojego mieszkania, bądź też wspólnie spędzali czas w miejscowych barach. Może byśmy się spotkali w Kaprysie? To jest głupia myśl. To dobra, do zobaczenia. W kamienicy przy ulicy Daszyńskiego pan Zygmunt Więckiewicz mieszkał niedługo, 3 miesiące. Przedtem to 3-pokojowe mieszkanie zajmowali jego rodzice.
27 czerwca 2002 roku pan Zygmunt wyszedł z domu około godziny 10. Dzień dobry, panie Zygmuncie. No, dzień dobry, Sąsiadko. Co tam u pana słychać? Szukam sobie roboty i nic nie mogę znaleźć nowego. Pan Zygmunt uważany był za człowieka bardzo spokojnego, nie wszczynającego awantur. Do każdego z sąsiadów odnosił się życzliwie i uprzejmie. Cześć, mogę? Przecież mówiłam ci, żebyś tutaj nie przychodził. Około godziny 11 pan Zygmunt odwiedził swoją byłą żonę Krystynę. Ja tylko na chwilę, nie będę ci długo przeszkadzał. Musiałeś wypić. Nie mogłeś przyjść trzeźwy. Nie wygłupiaj się, wypiłem jedno piwo w kaprysie. Musisz się ciągle mnie czepiać. Umawialiśmy się, że nie będziesz tutaj przychodził. Do pracy nie, do domu nie, no to gdzie cię mam spotkać? Dla mnie najlepiej to jakbyś zniknął w ogóle. Zaraz znikam. Daj mi po prostu zdjęcie małej. Ojejku. Nie wiem czy... Mam tylko takie. Dobre i takie. No to teraz znikam. Do tego baru o nazwie Kaprys około godziny 14 przyszedł pan Zygmunt. Miejsce to znajduje się na osiedlu Piekary, na którym wcześniej mieszkał wraz z żoną i córką. Miał tu nadal swoich znajomych, z którymi spotykał się od czasu do czasu. Tamtego dnia prawdopodobnie przyszedł tutaj również w poszukiwaniu towarzystwa. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Zygmuncie. Dobrze, że pana widzę. Może tym razem pan zapłaci rachunek? Zapłacę. Już wkrótce dostanę pracę. Panie Zygmuncie, tak dłużej być nie można. Nikt za pana rachunków nie zapłaci. Pan Zygmunt znany był również personelowi lokalu. Zdarzało się, że zalegał on z zapłaceniem rachunku. Oj, panie Zygmuncie, ostatni raz daję na krewie. No, Zygmunt. A, cześć. Jestem, jak się umawialiśmy. Na piersi piwka? Nie chcę zaczynać. W ogóle mam coś na oku, wiesz? No jak nie, to trudno. Proszę. Słuchaj, nie zabawię z tobą za długo. Mam jeszcze coś do załatwienia. Spotkamy się innym razem. Jak chcesz. Nie namawiam, to była tylko propozycja. Dobra, na razie, trzymaj się, lecę. No, cześć. W kaprysie pan Zygmunt nie zabawił zbyt długo. Świadkowie zeznali, że wyszedł około godziny 16, a następnie, prawdopodobnie nadal poszukując znajomych, pojawił się tutaj, w okolicy dworca kolejowego w Legnicy. Trzeba było jakiegoś łosia trafić. Coś się znajdzie, może jakiś nadejdzie. O, patrz! Mówiłem, że go kiedyś trafimy. Chodź! O, cześć, Zygmunt. No, cześć. Witam. Cześć. Wiesz, chyba coś nam jesteś winien. Policjanci prowadzący śledztwo ustalili, że pan Zygmunt po utracie prawa do zasiłku często pożyczał od swoich znajomych drobne sumy. Ale wiesz co? Mam parę groszy na małą imprezkę, wystarczy. Możemy kupić jakąś butelkę i idziemy do mnie. Daleko? Co wy na to? No tu kawałek. Świadkowie zeznają, że około godziny 17 pan Zygmunt wrócił do siebie do domu w towarzystwie dwóch mężczyzn. To ich portrety pamięciowe teraz państwo widzicie. Prawdopodobnie są to ci sami mężczyźni, którzy kilka dni wcześniej byli widziani w tej okolicy. Widzę, Zygmunt, trochę forsy jeszcze masz. No co ty, reszta pieniędzy. Chodźcie do mnie, pogadamy o... No pewnie, mamy o czym porozmawiamy. Jakoś damy sobie radę dzisiaj, no bo, nie? Kurczę, nie mam na razie żadnej, ale coś tam może pomyślimy, wiesz? No.
Chodźcie. Idziemy do pokoju. No rozumiesz, jest jak jest. Lepiej na razie nie będzie. Roboty nie ma, nie mam za co zrobić. Nie jest tak źle, browara można łyknąć, nie przesadzaj. A no, spokojnie. Znalezione później na miejscu zabójstwa puste puszki i butelki po alkoholu oraz niedopałki papierosów sugerują, że pan Zygmunt tego wieczora podejmował gości. Jedna z sąsiadek około 22.30 słyszała odgłos tego mieszkania upadającego przedmiotu. Być może wydarzenia, które rozegrały się wtedy, wyglądały właśnie tak. To jak tam, Zygmunt? Kiedy mi oddasz te pieniądze? Mówię ci, nie mam roboty, nie mam kasy. Będę miał robotę, będzie kasa, wszystko zwrócę. Nie masz, mówisz? Zaraz znajdziesz może coś. Co? Znajdziesz coś. Znajdę, wszystko znajdę. Mówię ci, że nie mam, zostaw. Zostaw w głowę, zaraz pójdzie, nic nie zejdzie. Mówię ci. Nie wiem, no poniosło mnie. Widać, że jest bida, nic nie ma. Chodź, idziemy, wychodzimy. Przyczyną śmierci Zygmunta były liczne rany kłute i cięte na całym ciele, głównie na szyi i na plecach. Ponadto medyk sądowy stwierdził liczne obrażenia wynikające z pobicia, wręcz ze znęcania się nad ofiarą. Sprawcy zadawali ciosy między innymi takim to, czy podobnym do tego czajnikiem, który później zabezpieczono w śledztwie. Pytanie o motyw morderstwa nadal pozostaje bez odpowiedzi. Czego chcieli sprawcy? Pieniędzy? Istnieje bardzo mała szansa, że tutaj je znaleźli. Pani Regina zawiadomiła policję. Ekipa śledcza, która przybyła na miejsce, zarejestrowała obraz na taśmie VHS. W jednym z pokoi we krwi na podłodze leżał pan Zygmunt. Ubrany był w spodnie i koszulę. Obok leżały sportowe buty. 27 czerwca 2002 roku tymi schodami uciekali sprawcy morderstwa. Morderstwa 48-letniego Zygmunta Więckiewicza. Kim oni są i dlaczego odebrali mu życie, tego nie wiadomo do dnia dzisiejszego. Stąd mój apel do Państwa. Telefon, którego numer w tej chwili prezentowany jest na ekranie, czeka na sygnał lub informację. Bez nich to śledztwo być może nigdy nie zostanie zakończone. Oto zwykły nóż, proszę Państwa. Nóż przeznaczony do działalności kuchennej. Każdy z nas ma taki w domu i codziennie go używa do krojenia chleba, warzyw czy też mięsa. Bardzo często w historiach kryminalnych, które Państwu opowiadam, tego rodzaju nóż używany jest w zupełnie innym celu, w celu zbrodniczym. Około roku temu jeden z mieszkańców Łodzi takim nożem został pozbawiony życia.
tym budynku przy ulicy Pogonowskiego 19 w Łodzi mieszkał 49-letni Zbigniew Marczak. Pod numerem 8 zajmował mieszkanie wspólnie ze swoim synem Witoldem. Dobra, ojciec, stoi, ale ja też załatwię sprawę i spotykamy się w kaszpotu. Zbigniew Marczak miał 49 lat. Nigdzie nie pracował. Utrzymywał się z prac dorywczych. W okolicy znany był z tego, że często nadużywał alkoholu. Sprawdzę. Dwie dwójeczki. Znowu wygrałeś. No wygrałem, stary. Ma się to szczęście, nie? To piątkowe popołudnie Zbigniew Marczak spędził częściowo poza domem. Nie wiadomo dokładnie, gdzie był i z kim. Być może któreś z tych spotkań zaważyło na dalszych jego losach. Proszę! Cześć, chłopaki, co robicie? No cześć, trafiłeś akurat na partyjkę. Zagrasz z nami? A to zagram. No to siadaj. Kasę masz jakoś. No to rozdaj. Zbigniew Marczak nie stronił od innych ludzi, raczej odwrotnie, szukał okazji do spotkań towarzyskich. Te oczywiście były obficie zakrapiane alkoholem. Z policyjnych statystyk wynika, że tego rodzaju libacje bardzo często są początkiem licznych nieszczęść, a nawet tragedii. Ale mam farta. Jeszcze zobaczymy, kto dzisiaj będzie miał szczęście. W tym dniu okazji do wypicia alkoholu nie uniknął także i syn Zbigniewa, Witold. O, witam. Cześć. Słuchaj. O kurde. No to nieźle. Wiesz co, mam taki pewien problem, no nie? Chodź do domu. Nie będziemy właśnie gadać na ulicy, nie? Okej. Kareta. U mnie para. Nie dwie pary. No stary, faktycznie wygrałeś. Chociaż raz. No to co, rozdajemy? Nie, ja idę do domu. No co ty, nie pierdziel, teraz? Siadaj na dupie, gramy jeszcze. Cieszy się. No ale teraz? Muszę, idę do domu. No jak wygrany od stołu, no tak się nie robi. No to cześć. To co, możesz jedną partyjkę, ale ty rozdajesz. Wiesz co, nie chcę mi się, wkurwiony jestem. Nie wiadomo, czy tak było. Wiadomo na pewno, że tego dnia Zbigniew pił dużo, pił w różnych miejscach i porach i że pił z wieloma osobami. Policjanci prowadzący tę sprawę mają pewną hipotezę co do dalszych wypadków, ale nie trudno chyba się domyśleć, że ten dzień, że jego przebieg nie wróżył nic dobrego. Pomały. Widzę, że ten sam problemik. Praca. Tak. Nie wiesz, może kto by tam mógł się załatwić? Roboty? Mhm. Chyba żartujesz. Sam szukam od x czasu. Przeglądam, kurde, te gazety, ogłoszenia, nic. Wszędzie tylko albo... Albo średnie, albo wyższe. Dokładnie. Dobrze, chociaż mamy na to, żeby co do szklanki wrzucić. To co? Pod lepsze czasy, nie? Zbigniew Marczak wrócił do domu około godziny 18. A jak na tej budowie byłeś? Byłem przed wczoraj, nie ma dla mnie roboty niestety. Cześć chłopaki. O, no, co tak wrętwo? A no o życiowych problemach rozmawiamy tutaj. Ale wrętwo, a ja coś mam? O, roboty nie ma, ale widzę, że jest co do szklanki wlać. Jest, coś załatwiłem.
Jedna butelka się kończyła, natychmiast pojawiała się druga butelka. Zbigniew Marczak na pewno nie wylewał za kołnierz. Jak zeznali jego kompanii oraz jego syn tego piątkowego wieczoru, 1 marca 2002 roku, wypili wspólnie dużo alkoholu. Bardzo dużo. No chłopaki, no czego się smucicie? Winko przecież jest. Pewnie, robota nie zając nie ucieknie, nie? Ważne, że mamy na wino, tam pracą może poczekać. No i coś mi się widzi, że kutafon oszukiwał. Może miał po prostu szczęście. Jakie szczęście? Cztery króle, widziałeś kiedyś cztery króle? Mówię ci, kurwa, że oszukiwał. Dzień miał po prostu farta i tyle. Jakiego farta, stary? Nie takie numery się widziało. Coś mi tu śmierdzi. Czy to nieważne, spieprzam stąd. Jeszcze mam sprawę do załatwienia. Strzałeś się. Syn Witold zeznaje, że tego dnia nie doszło pomiędzy ojcem a znajomym do żadnej bójki czy też awantury. Wszyscy zachowywali się spokojnie, nie prowokowali niepotrzebnych starć. A dzięki temu jeszcze tam zostało po trochu. No, ja boję się, że już mam dosyć. Też będę uciekał. Rano muszę wstać. Mam parę spraw do załatwienia. Wypijam łyczka i uciekam. I tak na zdrowie. No, bye bye. Otworzył drzwi komuś, kogo musiał znać. Rozmawiał z nim przez kilka dobrych minut, tak zeznał jego syn Witold. O czym była rozmowa, nie wiadomo, syn nie słyszał. Od Zbigniewa Marczaka o tym na pewno się już nie dowiemy. A, to ty. Co chciałeś? Jak to co? Wziąłeś kasę i poszedłeś. Przybyły mężczyzna nie wszedł do środka, miał około 40 lat. Wzrostu 160 cm, włosy ciemne, krótkie, cera śniada. Raz na 100 lat mi się udało wygrać, nie? Dobra, taka ściema to wiesz, komu nie miało. Nie żadna ściema, raz mi się udało wygrać, ja wygrałem. I daj mi spokój, nie oddaję żadnej kasy. Oddajesz czy nie? Nie oddaję. Witold, kiedy wybiegł na korytarz, zobaczył ojca leżącego w kałuży krwi. Zbigniew żył jeszcze przez chwilę, wkrótce potem jednak zmarł. 49-letni Zbigniew Marczak nie miał żadnych szans na przeżycie po ciosach zadanych takim nożem. Policji udało się zabezpieczyć liczne ślady na miejscu przestępstwa, w tym prawdopodobnie te również pozostawione przez sprawcę. Niestety, kim on jest, nie wiadomo do dnia dzisiejszego. Stąd mój apel do Państwa. Wszelkie informacje w tej sprawie proszę kierować pod numer telefonu, który w tej chwili widoczny jest na ekranie. Być może dzięki nim policji uda się ująć człowieka, który zabił tym nożem. A on sam znajdzie się tam, gdzie jego miejsce. Za murami więzienia.